ciepłym i słonecznym weekendzie nie ma już śladu, a prognoza na te najbliższe dni niestety nie napawa optymizmem. Angelika Bednarska, witam i zapraszam na szczegóły. Ta dzisiejsza noc w większości regionów upłynie z bardzo pogodnym niebem. Chmurzyć będzie się jedynie w pasie od Podlasia po Podkarpacie. No i tutaj mieszkańcy mogą spodziewać się opadów deszczu, które miejscami będą bardzo intensywne. Do kraju szerokim strumieniem napływa polarno-morski chłód, który odczujemy dzisiejszej nocy. O poranku termometry średnio wskażą od 1 do 4 stopni, a w górach zagości niewielki przymrozek. Z kolei jutro pogodowe stary przejmie już ośrodek wyżowy, którego centrum znajdować się będzie nad zachodnią Europą. I tak też przez cały dzień zachmurzenie będzie dość zmienne, a w godzinach popołudniowych, głównie w pasie północnym oraz w górach, pojawią się opady od deszczu po deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 7 do maksymalnie 11 stopni. Spójrzmy teraz na mapę dla Kujaw i Pomorza. Ta dzisiejsza noc w województwie, jak widzimy, będzie całkiem pogodna, ale i też chłodna. Temperatura spadnie do 1-2 stopni, ale w wielu miejscach mogą pojawić się przygruntowe przymrozki. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 20 km na godzinę. Z kolei jutro do południa zachmurzenie będzie jeszcze umiarkowane i możemy liczyć na sporo rozpogodzeń, ale już w drugiej części dnia nad województwo nasuną się frontowe chmury i lokalnie pojawią się opady deszczu i mrzawki. Temperatura maksymalna nie przekroczy 10 stopni. Według prognoz synoptyków takie wartości na termometrach będą nam towarzyszyć do czwartku, a później zrobi się nieco cieplej. Na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za to spotkanie i życzę spokojnego wieczoru.